Już wiem, że... What the fuck? What the fuck? What the fuck? Kurde. Wow. Front flip. 2, 3. O kurde. Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 1. Moi drodzy, zapraszam was serdecznie na kolejny ekscytujący gameplay z tej gry. Wow. Wiecie co, poświęciłem chwilę czasu na to, aby potestować różne samochody do driftu. I no najlepszym samochodem jak dla mnie jest cały czas Honda S2000. Naprawdę, jeździłem Mazdą RX-7, jeździłem czym tam jeszcze, Acurą RSX, Hondą, jak ona się nazywa, Integrą. I żaden samochód z tych wymienionych nie był tak dobry jak właśnie Honda S2000. Natomiast teraz mamy wyścig i chciałbym przetestować sobie, jak sprawdzi się Honda właśnie Integra. Ma lepsze przyspieszenie ponoć, tak mówią statystyki. Sprawdźmy to. Okrążenia, jedziemy. Ile? O, 3 okrążenia. Nie jest tak źle. Zaczynajmy. W ogóle... mówiłem, że ludzka nie będzie w niedzielę, to jest właściwie odcinek, który powinien pojawić się w niedzielę, za co was przepraszam, że jest opóźniony. Ale no niestety nie mogłem, byłem na targach w Poznaniu, które zresztą były zajebiste. What the fuck, skrzynia manualna. Co się stało? Aha, no tak, bo ja driftowałem też na skrzyni manualnej, damn it, to ten wyścig pojadę na skrzyni manualnej, fajnie. Zobaczymy przy okazji, jak mi pójdzie. Byłem na targach poznańskich, które po prostu mnie rozwaliły. Ale to wam opowiem w oddzielnym filmie, nie o to chodzi. W każdym razie jak wróciłem, po całym dniu jazdy, chodzenia tam i tak dalej, zwiedzania, niezwiedzania, to to powiem wam, że jak wróciłem, to tylko tak o, podłączyłem sobie wszystko do nagrywania, mikrofon włączyłem, włączyłem już sobie, wiecie, nagrywanie i tak dalej. I zacząłem coś memłać do tego mikrofonu. Myliłem się co drugi wyraz. Nie. Powiedziałem sobie, słuchaj Lucek, dzisiaj lepiej odpuść, bo i tak nic z tego nie wyjdzie. No i niestety musiałem po prostu odłożyć to sobie na później, czyli na dzisiaj. No bo bym nie dał rady nic konkretnego nagrać. Natomiast, tak jak mówiłem, testowałem sobie te samochody. I okazuje się, że na manualnej skrzyni naprawdę lepiej się driftuje. Włączasz sobie dwójkę i samochód nie zmienia podczas ślizgu tego biegu. To może sobie przetestuję, bo tutaj praktycznie co wyścig chyba można wybrać skrzynię, a nie. Tu się wybiera przy zmianie samochodu skrzynię biegów. Dosyć realistyczne, prawda? No bo kto by zmieniał skrzynię biegów do każdego wyścigu? Rozbierajcie cały samochód i jedźcie sobie wyścig, kurde, 3 okrążenia. Oh my god. No to nie wiem, zobaczymy. Będziemy musieli i zmieniać samochód, i skrzynię biegów w takim razie. Nie chce mi się jeździć na manualu tych wszystkich wyścigów tutaj. Zresztą nie robi mi to jakiegoś większego problemu, bo tutaj dosyć dobrze słychać po dźwięku samochodu, kiedy on się dusi, kiedy trzeba mu zredukować albo dać wyższy bieg. Oh. Ale wolę o tym nie myśleć, ponieważ no, przeciwnicy są teraz naprawdę trudni i chcę się sprawdzić w 100% na jeździe. Chociaż z drugiej strony widzę, że ten typek z tyłu jakoś mnie nie może dogonić na prostych. Właśnie gdy zmieniam sobie biegi ręcznie. Inna sprawa. Bardzo fajnie jeździ mi się tą Hondą, wiecie? Naprawdę RSX, czyli Acura RSX jest dobra. Ale ma ten skręt za mocny aż, wiecie? Naprawdę, ten skręt tam jest cholernie przeczulony. Jest samochód podatny bardzo na jakieś tam, nie wiem, wyboje i tak dalej. Dostaliśmy ten, jakiś magazyn. Na wybojach ten samochód się obraca. A w ogóle szkoda gadać. Knockout znowu mamy. No i teraz zobaczmy, czy my możemy... Nie, tutaj się wybiera poziom trudności. A dobra, pojadę chyba, nie będzie aż tak źle, jak pojadę jeszcze jeden wyścig na manualu. Zresztą taki wyścig jest ciekawszy, a poza tym czasami jest tak, że mogę na przykład zredukować bieg zamiast hamowania przed zakrętem. 350. O, jest S2000.
Właśnie na tym wyścigu w ogóle nitra nie używałem, to jest ciekawe. Ale teraz udaje mi się chyba dość dobrze zmieniać biegi, nie wiem, ale Integra świetnie sobie radzi na prostych. Właśnie, bo dobrze by było przetestować to i chyba tak zaraz zrobimy. Przetestujemy po prostu, o ile skrzynia manualna jest lepsza od automatycznej. O ile samochód lepiej przyspiesza, bo ktoś mi pisał w komentarzach, ja to pamiętam, z Need for Speed Underground 2, że właśnie na manualu da się tam szybciej jeździć, ale czy to tak samo działa w UG1? Tego nie wiem, dobrze by było to sprawdzić. W każdym razie, długo przed zakrętem, kiedy już wiem, że... What the fuck? Co to było? O kurde! Ja pierdzielę! Nie, no to było dobre. Nie wiem, co się stało, ale... Wow! Dobra, wracając do tematu. Długo przed zakrętem mogę sobie tutaj już ten bieg zredukować, wiecie? A to jest pomocne, bo redukuję bieg, lekko hamuję tylko i już ładnie wchodzę w zakręt. Przynajmniej tak jest w tej Hondzie, którą mam teraz. O, zobaczcie. O, zredukowałem bieg! I co się stało? I jakaś katastrofa. Kurde, sorry, ale mam dzisiaj gardło chore. What the fuck? Oh my god! Ja pierdzielę! Ten samochód przy zmianie biegów, jak się ma skręcone koła, bardzo dziwnie się zachowuje. Nieźle. Oj, nie wiem, czy dogonię tamtych. Oh my god. Dobra, mamy tu jednego. No jeszcze chyba mam szansę, co? No kurde, co to było? Nacisnąłem hamulec nożny. O nie, jedziemy jeszcze raz. To są jakieś jaja. Kurde. Ej. Jadę sobie na zakręcie, hamuję lekko hamulcem i samochód nagle zarzuca. Kurde, źle bieg zmieniłem. No man. Boże. Jakieś zbugowane to jest chyba. Albo nie wiem, tak samochody się w rzeczywistości zachowują? No tak, ktoś powie, o Lucek, to jest gra arcade'owa. No wiem, ale tu chodzi o to, że... no aż tak nie powinno go obkręcać, no kurde. Dobra. Mniejsza, w każdym razie wiecie co, spodobało mi się jeżdżenie na manualu. Nie wiem. No i zostawiam ich z tyłu na prostej. Chyba ma jakiś wpływ jednak ten manual, wiecie? Zobaczcie. Dobra, tu mnie dogania, bo tam trochę zakręt źle wziąłem. Ale ogólnie jest spoko. Czuję, że mam więcej kontroli nad tym samochodem, chociaż jak w jednym złym miejscu się zmieni ten bieg, no to jest lipa. Gdzie? What the fuck? Dobre, dobre. Jedziemy do... Oh my gosh. Aha. Dobra, jeszcze w czwóreczce się mieszczę. Dobra, tu nie zmieniam czwórki, bo tutaj zaraz skręcamy. O, gdzie ja pojechałem? A, dobra, tutaj jest, tak. Okej. I ostatnie okrążenie zaraz będzie. No tak, niby nie powinno się zmieniać biegu na zakręcie. Ani ostro hamować na zakręcie, w samym zakręcie. Bo się... Ouu, ale ham! Ale ham! Bo się wtedy dzieją dziwne rzeczy. Ale no kurde, co za ramer! Słuchajcie! Nie wiem, czy ja go dogonię. Nie mam już nitra w ogóle. O nie. Koleś. Chyba będę musiał na automacie jeździć. Muszę się bardziej skupić na tym, żeby nie dać się zramować od diabła. No kurde. O kurde, będzie ciężko go pogonić. No nie, no nie. No słuchajcie, no kurde. Ale ramer pieprzony. No dobra, teraz sobie tak testuję Peugeota. Pierwszy raz go wybrałem. Pomyślałem sobie, jak taki mały, krótki samochodzik powinien dosyć dobrze jeździć, skręcać w sensie.
Okazało się, że naprawdę jest niezły, a w statystykach nawet ma lepsze przyspieszenie niż Honda Integra. No to what the fuck, czemu go nie wziąć? I tak sobie go wziąłem i powiem wam, że całkiem dobrze się jeździ, chociaż... O nie! Chociaż po wyskoku jest problem. O nie, koleś. I znowu będzie mi ramował, na pewno. No dobra, poszło mi nieźle, ale gdyby pojechał tą samą drogą co ja, to bym przegrał na pewno. Kurde, ta Honda naprawdę jakoś dziwnie jeździła. Dziwnie, bardzo. Udało mi się wygrać Peugeotem. No ciekawe, jakie będą następne wyścigi. Ja nie wiem, dlaczego mam tutaj nie wiem, czy ja mam tutaj manuala ustawionego. Czy to jest gdzieś w opcjach do ustawienia? Bo jak zmieniałem samochód, to nie można było tego jakoś ustawić. A, dobra. Dobra, co mamy teraz do jazdy? No, zawody. I tutaj mamy okrążenia. I co by tu wybrać? Na pewno nie chcę już jechać tym Peugeotem, bo on jest za bardzo nerwowy. Czym jeszcze nie jeździłem? Eclipse by wziąć? Nie. To ja tam nie jeździłem. Nie jeździłem Dodge'em, Neonem, Volkswagenem, Mazda MX-5. Pisaliście, że Mazda MX-5 jest dobra. What the fuck? No i zobaczcie, tutaj nie mam wyboru skrzyni, tak? A dobra, dzisiaj pojeździmy trochę na manualu. Ale mamy nowe zderzaki do wyboru. Zobaczmy. Ten mi się podoba. Ale nie, moment. Moment. No właśnie, to gówno mi się nie podoba. No ten jest całkiem fajny. Dobra. A z tyłu nie mamy do wyboru jeszcze. No są zablokowane. Dobra. Mazda MX-5. Nie wiem, która to generacja, ale to nie jest na pewno z tych, no... Co to za spoiler? W ogóle widziałem teraz na żywo tę Mazdę. O, siema koleś. Really? Koleś chyba naprawdę chce dostać w chilly. Wracając do Mazdy, jest to naprawdę bardzo fajny samochodzik. Widziałem najnowszą generację i powiem wam, że ja myślałem, że ogólnie to jest wąski samochód, nie? To się okazuje, że wcale wąski nie jest. O kurde, mam tutaj Eclipse z bodykitem poszerzonym. O, jak zajebiście wygląda. Acura RSX i Toyota Celica. No dobra. Ale ten Eclipse wygląda świetnie z body, naprawdę. Wow. No dobra, pisaliście mi w każdym razie, że to jest jeden z lepszych samochodów w tej grze. Mówię tu o Mazdzie MX-5. Dobra. No i dobra, na razie jestem na przedzie. Mamy tutaj trzy okrążenia. Nie wiem, czy to jest jakiś trudny tryb albo coś. W sensie, czy ci przeciwnicy są trudni, ale będę się chyba mierzył z jakimś bossem. Nie boję się go ani trochę. Troszeczkę oporowo skręca ta Mazda, ale dzięki temu jest dosyć stabilna, wiecie? Dziwne, zawsze we wszystkich NFS-ach Mazda MX-5 skręcała dobrze, a tutaj jakoś tak dziwnie. No ale dobra, nie jest tak źle. Wolę, żeby nie skręcała aż tak mocno, niż ma skręcać za mocno. W ogóle na minimapce trochę dziwnie ta linia startu jest ustawiona. Wow. O kurde, mało brakowało. Ktoś mi pisał, żeby sprawdził, czy w Skyline wskoczę od razu na ten drugi poziom, nie? Nie chcę sprawdzać, to chyba nie da rady, a może da radę? Nie wiem, trzeba by to kiedyś obadać. No dobra, ale w każdym razie naprawdę dosyć dobrze idzie mi tą Mazdą. Nie wiem, jak na ile ci przeciwnicy są tutaj dobrzy, w sensie, czy używają cheatów i tak dalej na zakrętach, jak to często bywa z tymi botami w tym NFS-ie. Ja mam tutaj szóstka, ale tak naprawdę szóstka, no nie wiem, wbija się rzadko. Przeważnie jest to piątka, czwórka, jak widzicie. A najczęściej piątka. No dobra. I tu chyba szóstkę bym mógł wbić, ale zaraz będą skoki, więc się nie opłaca. Okej. Tak jak mówiłem, nie opłacało się. Już trzecie okrążenie, no kurde, dosyć ładnie idzie, to rzeczywiście, z tego co mówiliście, naprawdę całkiem niezła jest ta Mazda.
Wow! Kurde, neutralny mi się. No kurde! Jedź, jedź! What the fuck? No dobra, moi drodzy, teraz sobie ukończę ten wyścig na pierwszej pozycji, ale kurde, nie wiem co tam się stało. Ja w ogóle ześwirowałem, bo chcę zmieniać biegi, chcę tutaj ruszyć, a tu się okazuje, że nie mogę, bo kurde, zaczyna buksować tymi kołami, nie można się ruszyć z miejsca, do cholery. Ja pierdzia, taką przewagę miałem wtedy ładną. Dosyć dobrze mi poszło tak na marginesie. No dobra, startujemy. Znowu będę jechał na manualu, ale to nic, dam sobie radę. Dosyć dobrze sprawuje się ta Mazda, naprawdę przyjemnie się nią jeździ. Ona może nie ma jakiegoś tam dobrego startu, ale wszystkich tych przeciwników dogania później, wiecie? Także nie ma z tym problemu. No i na zakrętach jakoś sobie radzi. Nie zarzuca, nic się nie dzieje. Jest po prostu bardzo dobrym samochodem. Kurde! Wow, front flip! 2-3! O kurde! Ja pierdziele, to jest prawie jak Tony Hawk, naprawdę. Mein God. No dobra, jedziemy dalej. Jeszcze mam szansę ich podgonić, więc nie ma się co stresować. No nie wiem czemu, ale na prostych teraz ich spokojnie doganiam. Naprawdę, nie wiem czy to zasługa tego, że jadę na manualu. Czy tak źle, aż tak źle ten automat zmienia biegi, czy jak, nie wiem, ale... Naprawdę jest lepiej. Czuję, że mam więcej mocy jakby. Może po prostu w poprzednim odcinku jeździłem słabszym samochodem. I dlatego tak to wyszło? Nie wiem. W każdym razie teraz jest lepiej dla mnie. Ja pierdzielę, no. Ta gra jest za mocna. Wyobraźcie sobie, znaczy ja na to patrzę, na te wszystkie wypadki, kiedyś tak nie patrzyłem, bo to gra była dla mnie, byłem mały i tak dalej. Ale teraz ja to patrzę pod kątem tego, jakby się to miało zdarzyć w normalnym życiu, no. I to jest mega śmieszne dla mnie. Tak samo jak gram na przykład w GTA Vice City, no nie? Podchodzi sobie koleś, wyciąga spluwę i strzela w łeb komuś. Ot tak po prostu i żadnego grymasu na twarzy, nic. To jest śmieszne właśnie. No dobra. Ale skupmy się na jeździe tutaj. Nie, jest łatwo. Wow, mało brakowało. Tamten się rozwalił gdzieś z tyłu, a mi poszło całkiem dobrze. I chyba nie zmienię tego samochodu. To będzie chyba mój ulubiony samochód na ten tryb, wiecie? I opcja z redukowaniem biegu naprawdę jest niezła. Bo samochód automatycznie jakby zwalnia do pełnej prędkości. I jak się to wyczuje, to da się naprawdę fajnie w te zakręty wchodzić. A czasami jest tak, że na automacie bieg się zmieniał w dziwnym miejscu. A tak to ja już mam tutaj od razu po wyjściu z zakrętu przygotowany bieg. I to jest rzeczywiście dobra opcja. No dobra, i na koniec nitro. Nawet nie musiałem go używać tutaj. Więc poszło całkiem dobrze, naprawdę dobrze. Jestem zadowolony z tego wyścigu. Dobra. Jeszcze jeden mamy do przejechania. No to ciekawe, co ja tu odblokuję. Mam nadzieję, że bodykity w końcu. No dobra. Co to będzie? A, dzielnica przemysłowa. Chyba już tu jechaliśmy dzisiaj. No i startujemy. Wow. Ale mi się podoba ten eklips, jest świetny. Ja nie lubię ogólnie, jak ktoś zmienia lampy w eklipsie, ale te tutaj, w sensie te tylne, no nie, bo mi się standardowe bardzo podobają. Ale w tym eklipsie, kto... Kurde, ale lamery! Ale w tym eklipsie naprawdę te lampy wyglądają spoko. Pasują po prostu do całości. Nie wiem, czy uda mi się wam to pokazać. Zobaczcie sobie, no nie? Całkiem spoko. O! Całkiem spoko. Sam się zagapiłem, no ale dobra. Na razie Honda, znaczy Acura. Dobra. I jedziemy kanałem burzowym. Dosyć ciekawa trasa. Chyba jeszcze o takiej konfiguracji nie jechaliśmy na takiej trasie. Dobra. Dlaczego właśnie Mazda MX-5? Nie jestem pewny, ale chyba posiada tylko pięciobiegową skrzynię. Zresztą, to jest Need for Speed, tak? Tutaj tuningujemy samochody i nawet jeśli jakiś samochód będzie miał, nie wiem, z 7 biegów,
to musicie wiedzieć, że to są po prostu tuningowane auta, przerabiane, więc i skrzynie biegów również są tutaj zmieniane. No ale dobra. Okej. Kurde, dobry jest ten wóz. Nie spodziewałem się, naprawdę nie wygląda na takiego. Nowsze wersje są ciekawsze, one mają inaczej światła z przodu. No i te z tyłu wyglądają lepiej. Te tutaj wyglądają, nie wiem, przypominały mi jakiegoś owada. Jakąś muchę albo osę. Takie oczy, kurde, z tyłu. Nie są ładne moim zdaniem. No ale w tych późniejszych Mazdach MX-5 jest lepiej. Jest po prostu bardzo ładnie. Na pewno kojarzycie modele. Ja kiedyś myślałem, że jest tylko jedna MX-5. Jest tylko ta z Undergrounda 2 i tyle, i więcej nie ma. A przecież są jeszcze różne generacje. No ale to ja jestem lucek. O! Kurde, mam problem. O, goni mnie tam coś. To jest chyba Lancer. Nie. RSX też, kurde. Dobra, teraz muszę się skupić, więc będę cicho. Nie! No what the? Kurde! Okej, ale i tak chyba wygrałem, no bo wygrałem i już. Czy nie wygrałem? O, no dobra, wygrałem, więc okej. Coś tam odblokowałem. Ouu. Ale chciałem to wygrać ostatni wyścig. Naprawdę dobrze mi szło. Pod koniec jakoś oczywiście zaczął dobrze skręcać, nie wiadomo jak. Co, nie ma? Aha, dobra, to. Okej. No i nitro, ostatnie, kupujemy. Yeah. Dobra. Jakieś nowe nie, samochodów nie odblokowaliśmy. Drifty. Sprint. Ale długi, słuchajcie, bardzo długi. Ile tu? 4 okrążenia. No dobra. Moi drodzy, ten drift i sprint pojedziemy sobie już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia. Następnym razem. Pa, pa.